Siemanko wszystkim, z tej strony B-Boy Gradziowy. Zapraszam wszystkich na nową serię filmów pod nazwą Piąty Element. Wiedza, która jest niepisanym piątym elementem kultury hip-hop, będzie motywem przewodnim serii tych filmów. Będę spotykał się z ludźmi stricte związanymi z tą kulturą, którzy mają ze sobą bagaż doświadczeń oraz wiele historii do opowiedzenia. Chciałbym, aby historie te wraz z doświadczeniami mogły szerzyć się wśród wyznawców każdego z czterech elementów. Wierzę, że seria tych filmów pozwoli jeszcze raz każdemu z moich gości, jak i przyszłym widzom, spojrzeć w głąb siebie i odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytania. Moim pierwszym gościem będzie człowiek, którego cechuje niepowtarzalna kreatywność w niezliczonej ilości ruchów. Człowiek, który na swoim koncie ma już nie jedno zwycięstwo, tak w Polsce, jak i za granicą. Panie i panowie, B-Boy Patow. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Będę tylko napisał, pisał jakby pytanie. Jestem B-Boy Patos z Ukrainy, miasto Lwów. Przedstawiam takie dwie ekipy jak One Flavor i Navi Crew. Tańczę już gdzieś około 15 lat. Momencik ten pamiętam bardzo dobrze, to było lato 2003 roku. Ja pojechałem do Moskwy na kolonię, taką międzynarodową, na jednej z dyskotek. Jeden taki mały facet zaczął kręcić barki, windmilla i ja po prostu się złapał za głowę, bo myślał, o kurde, nie widziałem nigdy na żywo czegoś takiego. I jak widział tylko na wideo, to prawie tam w jakichś tam klipach Bomb Funk MC. I jak zobaczył kontancie, to myślał, że nie mógł uwierzyć, że chłopiec takiego wieku może coś takie zrobić. Mnie się wydarzyło, że trzeba być masakrykiem wysportowanym, żeby robić takie rzeczy. No i wtedy coś tam spróbował, jakiś tam pokazał Six Step, coś tam. I od razu, jak tylko wrócił do domu, do Lwowa, to zaczął szukać jakąś szkółkę, gdzie by można było się uczyć. I dopiero gdzieś w grudniu, aż dopiero znalazłem szkółkę. To była taka ekipa Energy w Lwowie. I jedna z jakby najlepszych na zachodzie. I od razu przyszedł i nawet nie myślał, czy tam się spodoba, czy nie spodoba. I od razu się zaczął, jakby zapisał się w tą szkółkę i zaczął tańczyć. Ja nie mogę powiedzieć, co to jest tam moje życie, bo to zależy, nie wiem, tam od człowieka, ale to jest część mojego życia, bo prawie w tym roku mnie się upewnia 3 dychy i wychodzi tak, że ja połowę życia tańczę, bo 15 lat tańczę. Temu to jest wielka część mojego życia i jaką nie można po prostu tak tam odpuścić, zapomnieć, czy tam, a wciąż już przestaje tańczyć. Ono po prostu tak ono nie odchodzi od ciebie, jak to jest, prawda siedzi tu i nawet jak czasami ty tam robisz jakieś przerwy, ty w końcu znowu wracasz do sali i dalej tańczysz i no, jest część czegoś twojego w środku. Były momenty w moim życiu, kiedy robię wielkie przerwy, tam nie wiem, może był jakiś trochę niezmotywowany, czy nie mógł jakoś tam znaleźć siebie w sensie, czy był po prostu zmęczony tym breakdancem, ale cały czas on jakby dał, kiedy robisz takie przerwy, ty stajesz głodny, wracasz i jedziesz tam na jedno, dwie bitwy i ty znowu zaczynasz się jakby tym o tym żyć. Nie obrazam swoje życie, gdybym po prostu tak od jutra by przestał tańczyć, bo break zmienił dużo w moim życiu. On dał jakieś takie możliwe inne myślenia, typu innemu myślisz, nie tak jak zwykły człowiek. I po prostu tak to odrzucić, to no,
Myślę, nie każdy biblo, jaki idzie tak długo tej drogi, zmogę to zrobić. Po prostu musi być jakieś inne przyczyny, albo człowiek po prostu znajdzie, jak to się mówi, inną pasję w swoim życiu, możliwe ono odchodzi, ale jak to jest prawdziwo twoje, najlepsze to, co tobie się udaje i najbardziej ważne, od czego ty dostajesz największe zadowolenia, nie chodzi tam musisz wygrywać pierwsze miejsce na bitwach, a nie, to nie jest biblia. Nie, ty musisz dostawać od tego maksimum zadowolenia. Jak ty dostajesz tej sali, to co tam dalej za tej salą, w sensie breakdance, to jest nieważliwe. Czy ktoś to odobrze, czy ktoś powie, że ty jest dobry biblia, czy niedobry, to jest nieważne. Po prostu ważne, żeby tobie się podobało to, co ty robisz w dany moment. Powiem tak, hip-hop i breakdance dał dużo. Po pierwsze, on daje tobie tam fizyczną wytrzymałość, fizyczną jakąś kondycję. Ty czujesz sobie bardzo lepiej, jeżeli człowiek, jaki nie ćwiczy w ogóle. A drugie, tu jest wielka różnica między człowiekiem, który po prostu chodzi, zajmuje się jakimś sportem i breakdance, bo breakdance tak naprawdę to nie jest tylko fizyczne te wychowania, to jest kultura cała. Ty w to włazisz, w tą muzykę, w ten styl i szukasz. I on jest naprawdę taki wielki, że ty wybierasz dla siebie to, co tobie najlepiej się podoba. Break dał mi dużo przyjaciółów po różnych terenach, po różnych państwach. I daje tobie możliwość podróżować. Komunikacja, a to jest super experience prosto dla życia. Mógł nie tańczyć breakdance i tego by wszystkiego nie było. Ja by prosto na przykład tam by siedział w Lwowie i coś by tam zajmował się jakimiś swoimi sprawami i tak by naprawdę na danym on by nie siedział tu i by nie gadał o tym. A breakdance dał dużo, dużo znajomości, jak i też każda znajomość z człowiekiem, z b-boyem jakimś i każde jakieś gadanie z tym człowiekiem tobie też coś daje. Ty też zmienisz informacje i też dla siebie coś bierzesz. Temu ja uważam, że breakdance dla mnie dało bardzo dużo. Jasne, kiedy człowiek tam jest w dany moment zapalony czymś, tam on jeździ na jakieś imprezy, wygrywa coś i cały czas jakby jego widać tam w topie, no to można powiedzieć, motywacja mu nie potrzebna, ale jest czasami tak, kiedy nie ma tak, bo ty nie możesz być zawsze tam na piku i 15 lat tam wszystko wygrywać i być najlepszy. Jak ono jest naprawdę prosto twoje, to ono przyjdzie. Nawet jak ty w dany moment, ta motywacja nie ma w dany moment i ty czasami nie chcesz ćwiczyć albo nie ćwiczysz tak jak było kiedyś, to ty po prostu wrócisz, za jakiś czas ty wrócisz do tej sali, jak ono jest naprawdę twoje. Tak można powiedzieć, że ja bardzo długo szukał siebie w breakdance i ta właśnie motywacja z jednej strony cały czas mnie podrzucała, szukaj dalej siebie, żeby ty w końcu zaczął tańczyć tak, jak ty chcesz. I doszedł do tego gdzieś ostatnich, nie wiem, można powiedzieć dwa lata, ale ja doszedł do tego, że ja zrozumiałem, jak ja muszę tańczyć i na razie ja ćwiczę w tej stronie, w tej drodze i nie wiem, czy ta droga u mnie idzie dalej do góry, w sensie, czy ja będę tam aktywnie występował na imprezach, czy ja po prostu będę tańczył swoje zadowolenia, ale na razie jestem zadowolony tym, to co ja mam. Kiedyś zawsze się staram wyjść na przykład tam drugi, żeby ja zobaczył konkretnie, co zrobię w bibułki tańczy naprzeciwko mnie, żeby od razu skumać, co ja muszę zrobić, żeby wygrać na 100% ten set. Ale można wyjść pierwszym i zadać taką energię i zadać taki mocny set, żeby ten człowiek, jaki stoi naprzeciwko ciebie, zdenerwował się i za taki krótki czas nie skumał, co zrobić, żeby wygrać u mnie. Jak ja czuję, że muzyka jest taka, jaka idzie od tu, to ja po prostu wychodził pierwszy. Starałem się od razu kładać w głowie, od razu po prostu trzymam w głowie wszystkie swoje tam jakieś sety, jakieś combo, jakieś elementy i od razu kładam w głowie, co mnie zrobić, żeby wygrać ten set. 90% to treningi wyciągają z tego stresowego jakiegoś środowiska innego.
Ty po prostu przychodzisz zmęczony i ty potańczysz te 2 godziny, coś porobisz, coś pokombinujesz, coś wymyślisz nowe i ty po prostu zapominasz, odchodzisz od tego. I w końcu ty przychodzisz do domu zmęczony, ale zmęczony fizyczno, co jest na bardzo lepiej niż ty przychodzisz zmęczony tam od stresu, od pracy i tak dalej. To, co ja bym zapytał tego człowieka, kiedy było to i co było, co on robi wtedy, kiedy on był zmotywowany, kiedy ten moment był, żeby on sobie przypomniał ten moment, żeby on przypomniał te czasy, co on robił w te czasy, co było w te czasy, że on był zmotywowany. Jeżeli to chodzi na przykład tam, nie wiem, ja tam tańczył ze swoimi kolegami, a teraz ja się został sam i ja nie mam motywacji tańczyć, bo na sali tylko sam, no to pytanie jest tylko w tym, żeby znaleźć sobie, nie wiem, ekipę chłopaków i też zainteresowanie tymi rzeczami i ludzie będą inspirowali ciebie też. Jasne, jak człowiek świadomo mówi, że on już z tego wyrosnął tam, czy mu, że już to się nie podoba, czy on idzie inną drogą, czy tam rodzina, czy praca, czy do... No to jest człowiek jest świadomy i tam nie trzeba przekonywać, żeby on wrócił do sali. A jak człowiek po prostu się zgubił i pyta, no to można pogadać i ja myślę, że on znajdzie ten moment, żeby znowu zacząć tam tańczyć, przyjść na salę i robić to co on kiedyś się robił. Kiedy ta motywacja u was ucieka, zawsze przypominajcie sobie prosto, co było wtedy, co jest teraz. Czemu wtedy był zadowolony, a teraz tobie coś nie idzie. To prosto sobie zapytaj, czy jest ważne to, żeby wygrać i żeby otrzymać zadowolenia, żeby tam pierwsze miejsce. Możesz prosto przyjść na to salę i potańczyć, żeby otrzymać zadowolenia od samego breakdance'a. I ja myślę, jak człowiek tak będzie myślał, takimi trochę mniejszymi ideami, ale żeby było dla siebie dobre, to tak można i całe życie przetańczyć i jakby i nie stracić motywacji. Okej. Okay. Okej, okay, wszystko. W tym razie bardzo okay. Proszę.